Witam Was, panowie. Wjeżdżamy na Pan TV. Witam Was w moim studiu. Niesamowite osobowości. Marcin Zieliński, Mariusz Tomczuk. Marcin, no, jesteśmy kulturystami, kanał sportowy, więc musisz opowiedzieć, w jakim jesteś okresie, co się u Ciebie dzieje. Wiesz co, no kurczę, u mnie, jak tam po ostatnich zawodach, troszeczkę nie wyszło. Stwierdziłem, że muszę zrobić dłuższy odpoczynek, dłuższą przerwę, takie, że ten off-season cały czas trwa. I myślę, że dopiero po nowym roku zacznę prepa gdzieś tam, żeby przygotować się na jakieś wiosenne zawody. A plany mamy co niemiara z Mańkiem. Tak. Bo prawdopodobnie... Chyba nam się nawet zejdą się te plany. Dokładnie. Prawdopodobnie wyruszymy na małą wyprawę za ocean, na kamp treningowy. Nie, Mario? No, planujemy to, co rzuciliśmy temat w firmie, że skoro i tak się przygotowujemy razem, to po prostu fajnie będzie pojechać na przykład do Las Vegas. Tam są zajebiste siłownie, zajebisty klimat i tak planujemy na czerwiec, czy macie na 2-3 tygodnie doleci do mnie, czy tak polecimy ogólnie na 2-3 tygodnie przed moimi startami gdzieś tam w lipcu, które będą. I przed samymi startami te 2-3 tygodnie ostatnie zrobić kampu treningowego w Stanach, w Las Vegas, potrenować sobie i z marszu wtedy lecieć od razu już na kolejne zawody. Dokładnie. Znaczy pierwszy. Wiesz, fajny klimat. Maciej później, bo ty wracasz po prostu na Europę. No dokładnie. I te przygotowania już. Tak, chcemy zazębić, żeby te przygotowania były tak, żebyśmy byli w tym samym mniej więcej okresie i te, mniej więcej te starty nam wyszły w tym samym czasie. Czy nawet trochę wcześniej już nawet zaczniesz, nie? To muszę zacząć regionalsami, nie? No, ale no fajna sprawa będzie, bo ta końcówka prepa jest zawsze najcięższa i będziemy we dwóch razem. Bo trenujemy na dobrej siłowni, to będzie motywacja. W czerwcu 40 stopni. Tam 50 potrafiłeś, nie? Ale damy radę. A macie w głowie kogoś tam wyrwać na trening, nie? Zawodników, jakiegoś tak, trenera? Tak, tak, myślę, że tak. No to fajnie by było, że bierzemy z zawodnikami. No. Ale no, co byś chciał? Ale ja myślę, że tam ja się zrzucę pewnie na jednego, Maniek na drugiego i z jakimś sercem walniemy trening, nie? A serce, no tak, no, no, tak z trenerami, tak, no. Tak, no. Na drugi? Dokładnie. No ty na sercowa, a ty Mariusz? No też na sercowa, na nogi. Są na nogi. Zrobimy na nogi, ale nie, to ja myślę, że na prepie to nie ma szans. Szans. Już no. Na końcówce nogi z nim, to na końcowanie, od razu byśmy się fajnie 12 tych stacji, jak drogę krzyżowa. Gigant serię, nie? Kurde, nie, to zażeganie jeden krok. Dobra, no, sercow odpada, czyli? Sercow nie odpada, no. Ja będę Patryk Marcin, bo jest sercem. Ale ja myślę, że zrobił plecy, że nawet łapy byśmy z nim zrobili, to i tak by było ciężko. Byłoby hardkorowo, no. On pewnie jeszcze pod kamerkę do wieżek potrafi, no dobrze przycisnąć, nie? No a z zawodników na ten moment, kogo byście gdzieś... No tam Reagan urzęduje, Walker urzęduje, Kion mieszka w Las Vegas, również obecny Mister Olympia, także kurna, no. To chyba ty Marcinik Walker, nie? No. Mam z nim kontakt, bardzo fajnie, obserwujemy się na Instagramie, czasem tam pogadamy razem, z racji tego, że współpracowaliśmy z tym samym trenerem, więc zawsze gdzieś tam czasami sobie pogadamy. Także myślę, że do zrobienia. Zarzucić temat. Do zrobienia. Żeby dwójkę podleczył. Dokładnie. Przyjeżdżamy. Ale też fajnie. Ma być gotowy, powiedzmy. No fajnie, bo też mamy tam swoją, że tak powiem, ekipę. Jest taka fajna ekipa Polaków, akrobatów, których akurat mam przyjemność prowadzić pod względem sportowym, tam sylwetkowym. No i wiesz, jak masz tam kogoś na miejscu, swoich ludzi, no to dużo, dużo więcej można załatwić, nie? Okay. A tym bardziej, że oni mają w Caesar Palace swoje show, także mają dostęp do tych wszystkich, wiesz, hoteli, atrakcji, te jakieś tam rezydenckie discounty, także to można się pobawić. Oby do Nike, sam dostęp do Caesar Palace już będzie robił. No, dokładnie. No ale chyba widzów możemy zachęcić, coś tam zobaczymy na kanale, nie? No właśnie, nie, no tak, tak, właśnie o to chodzi, no mamy no, zrobić serię właśnie. Plan jest taki, no nie że my jedziemy tam się pobawić sobie i potrenować w zaciszu, tylko chodzi o to, że chcemy to zrobić w taki sposób, jaki jeszcze nigdy nie było pokazane w Polsce, czyli my jedziemy do Stanów i kręcimy wszystko to, co się dzieje nam na bieżąco, czyli kamerzysta sobie, operator chodzi za nami, kręci wszystko, jemy, trenujemy, śpimy, zwiedzamy. Chodzimy i tak dalej. No wiecie, że to praktycznie nigdy nie wyszło. Teraz Damian Kufel teraz nagrał chyba taką serię, powiedzmy, lepszą. No tak jak sam, no, że tak, jak się tak zawsze leciało, to się nie dogrywało jednak, bo to zmęczenie nie pozwalało. Nie, ja to zawsze sam, no. Stary, mój aparat został na Stanach, nie przyleciał. No pamiętam, no. No, bo taki byłem
taki byłem podjarany tym nagrywaniem, że on tam został sobie i poleżał już. A, ja nagrywam, coś tam jest nagrane, ale to nie nadaje się do... Może nadaje się do złożenia, ale to wiesz, kto jest. Entuzjazm sięgający zenitu, nie? Nikomu się nie chce kręcić, nikomu się nie chce nosić aparatu. Każdy ma swoje coś do zrobienia, no to wiesz, no to... A ja na siłkę pójdę, nie będę sobie aparatu stawiał, żeby mnie kręcił. Albo Wiolka robiła ze mną, to ona robiła sobie swój trening. Ja co chwilę chodź, no to chodź, no to chodź, no to chodź, no to wiesz, że to jest, nie? A jak jest człowiek wydelegowany, oddelegowany, no to on to będzie schodził za tobą i dokręcił, nie? No i fajnie, bo pokaże też, wiesz, te dni, których nam się nie chce, no te, w których jesteśmy podjarani jak dziecko z zabawkami, wiesz, no. I tam zasuwamy, nie? Więc no to jest kompletnie inaczej, jak ktoś chodzi za tobą, on wszystko nagrywa, nie? No oczywiście. Nie. Dobra, no to tutaj plany macie... Poważna, ambitna. Życzymy, że się pospełniały, bo no też sporo. To jest plany, a to czy one wyjdą, to już jest druga sprawa. No tak jak wiesz, Walker robiąc klatę, zerwiesz dwójkę i co. No to już tak właśnie wchodząc, no pierwsze może nie rozczarowanie. Rozczarowanie dla mnie jako widza, że go nie zobaczyłem na scenie. No nie jestem rozczarowany, że mu się to stało, to nie jego wina. No a jak wy widzieliście tą Olimpię teraz? Szczerze, mnie troszeczkę poirytowało. Nie wiem, jak Mańka. Ja obstawiałem Derek'a, więc tak? Od razu od początku, więc mi wynik... A chciałeś kogoś innego? No bo może obstawiasz, wiesz, jak Bukmacher. Nie, Derek'a. Ja od początku wszędzie, gdzie tam nawet AJ wrzucał swoje ankiety, na storkach, ja tylko Derek, wszędzie go klikałem. Czyli maczałeś palce w tej ustawce. Tak, ja go dokładnie jako jeden z widzów wybrałem go jako najlepszego kulturystę dla widzów. No, podoba mi się jego sylwetka, no, jego gościa, ale zresztą te top 3 obstawiałem takie właśnie, jak było. Nawet top nie, bo jeszcze Walkera na czwórkę stawiałem, a piąty był u mnie Andrew Jack, nie? Więc trafiłbym wszystko bez zająknięcia. No dokładnie, znaczy wiadomo, to wszystko sędziowie, tak. Top 3 no to było akurat w tym momencie, gdy Walker niestety odpadł. Ale myślę, że pewne. Nie zrobiłby trójki. A on dobrą formę miał. Myślisz, że Samsona by wyjrzyst? Wiesz co, nie o to chodzi, że Samsona. Jak się z Marcinem wcześniej gadałem, to wiedziałem, że będzie bronił Mika Walkera, więc... Ja chcę powiedzieć takie, wiesz, z perspektywy sędziego i oceniania. Wiesz, było dwóch małych zawodników, takich jak Derek i Hadi. No, i dwóch dużych. Dwóch wysokich. Mhm. Brakowało kogoś pomiędzy do porównania tego. I kompletnie inny wynik sędziowski mógłby być, gdyby na scenie była osoba pomiędzy. To by było, uwierz mi, kompletnie inny wynik. No właśnie tak by było. Derek, Hadi, Samson, Walker i Walker podzielił. Ja szczerze, jako wiesz, jakiś tam ciężki kulturysta, jestem zawiedziony, że wygrał najmniejszy na scenie. Mister Olympia dla mnie akurat, wiesz, ja się nie zgodzę, bo ten najmniejszy, on tak nie wyglądał wcale najmniejszy. Ja ci powiem z mojego odczucia, tak? Miałem akurat przyjemność ich wszystkich spotkać. No wiem. Wiedzieć, zobaczyć, pogadać gdzieś tam. Andrew Jacka, jak ja zobaczyłem go na Binusie na Dubaju, mówię, wow, co za gigant. No sam jak Samson. Mówię, po prostu, wiesz, nie chcę tu przeklinać, albo o kurna, co za gość, nie? Widzę tego samego dnia na targach Hadiego w ciuchach. Zwykły gość. No tak, no chodź. 1,65 m wzrostu. Wiecie, on tam waży 103-104 na scenie, tak? To wiesz, no to jak ja patrzę na swoje gabaryty na niego, no mówię, zwykły gość w ciuchach. Widzę Samsona, ale gigant, ale kolos, nie? Spotykam na FIBO Derek'a. To taki... Widać, że ćwiczy. No, widać, że coś ćwiczy. Akurat był po prostu, wiesz, w koszulce takiej oversize'owej. No tu wiesz, mówię, o... Wiesz, jak my najbardziej... Myślisz, ale my go, tak, ale my go pogonił, tak, nie? Tak, nie ma szans ze mną. Tak. Ale wiesz, o co chodzi. No, ja jestem troszeczkę rozczarowany z racji tego, że wygrał po prostu mały zawodnik. Bo ten trend może kierować ku temu, że sędziowie zaraz stwierdzą, kurna dobra, ci mali super zawodnicy lepiej wyglądają, Kion zaraz przejdzie do Open, Clarida zaraz przejdzie do Open, już miał podrygi, że startował gdzieś tam. Tak, ale to był miał czy tam chodzi. To nie zrobi wyniku już. Ja wiem, ja Cię rozumiem, ale wszyscy będą gnali do tego Open, bo jednak to jest największe trofeum, tak? Mimo, że ta 212 jest, to ona troszeczkę schodzi na dalszy plan i widać samo po nagrodach, jakie są oczywiście na Olimpii, nie? No to jest Olimpia, jest tylko jedna, tak można to nazwać. I no mówię, ja jestem troszeczkę zawiedziony, że wygrywa ten najmniejszy, tak? Na przełomie ostatnich 30 lat mamy Doriana, Jaya Cutlera, Roniego,
Filahita, Ramiego, ogromne chłopy, kolosy. Ja bym widział na jedynce Samsona i koniec. No, za rok może. No. Za rok, a następną... Wiesz, ja patrzę, ja patrzę tylko pod takim kątem... Ale to kurde, czas, wielki chłop, to będzie. Nie? Tak, a nie, że stawiamy na to, że genetyka i super kościec wygrywa zawody. Nie? Taka moja opinia. Nie, on będzie mistrzem ligi, czy za rok, czy za dwa na pewno będzie, ale tam jeszcze parę mankamentów do poprawienia ma. Tyłem nikt nie miał podjazdu do Dereka. No to nie, no oczywiście, tak ja się o tym zgodzę. O tym zgodzę, tylko mając kryteria oceny, na pierwszym miejscu generalnie powinno być size and condition, tak? A na symmetry i cała reszta powinna być troszeczkę dalej w kulturystyce open. Symmetry powinno być pierwsze w kulturystyce klasycznej. Mamy classic physique, po to o to chodzi, że tam ma być ta piękna sylwetka. Open to open, ma być mass monster i koniec. Czy 150 kg teraz, co będą mieli, to będą wygrywali. Nie, ale wiesz, o co mi chodzi. Po prostu to wiesz, gdzieś na swoje zdanie. No dobrze. Mówię, mi się jedyne, co najbardziej podobało w tej ciężkiej pozowaniu, bo jednak teraz na NPC, jak miałem przyjemność oglądać praktycznie wszystkie zawody od prawie roku, to pozowanie ucieka, nie? A tam patrzyłeś, no na laptopie oglądałem, patrzyłeś, no to oni fenomenalnie pozowali. A tu się to tak już często mówi, a gość jest duży, to jest mi ciężko i tak dalej, ja tam tego nie widziałem. Samson generalnie pokazuje takie, jak ty to sam nazwałeś, podrygi do Kai Greena, a la Kai Green, ale no ładnie iż na to flow ma, nie? Tych przejść pomiędzy... Ale ty mówisz o pozowaniu w NPC w tym amatorskich zawodach, tak? Tak. Nie, no, to widzę na żywo, nie? Nie, no to tak, ale to nie porównuje. Ale wiesz, wszyscy w Polsce się bronią tym, że oni są duzią, dlatego tak nie mogą, dlatego się tak męczy, no. No tak. No jednak, ja wiem, że oni zawodowo się tym zajmują, ale sami dobrze wiecie, bo też... Tak pracujecie, my nie pracujemy, wiesz, na pełen etat, że nie masz kiedy tego poćwiczyć. Ale jednak to największy błąd, że odkładasz w tym prepie to pozowanie na koniec, gdzie naprawdę nie masz siły. Nie? I zamiast zrobić te, nie wiem, 5-6 rundek, po dwóch mówisz, kurna, no nie mam siły. Nie? Troszeczkę wcześniej zacząć to pozowanie, albo nawet cały rok pozować, myślę, że to jest klucz do sukcesu. Nie? Jeżeli chodzi o na przykład pozowanie i jakieś tam to, co jest zbliżone do pozowania, to wam powiem jedną rzecz. Co mi dużo dało, robienie przez od całego prepa, przez cały początek, od początku prepa robiłem wakum, próbowałem sobie zrobić. I powiem wam, że na scenie to zaprezentowało. Ja miałem kontrolę taką nad brzuchem, że nic mnie nie zaskoczyło. Taki głupi, wiesz, tam parę. Wstawałem sobie rano przed umyciem zębów, brzuchem sobie się poławiłem, 20 sekund, 30 i dalej sobie robisz swoje. I powiem ci, później zmiana pozy. Pamiętam, jak robiłem zawsze zmianę z klatki bokiem na triceps, bokiem, to wiesz, ten brzuch czasem może uciec, nie? A ja brzuch sobie zaciągałem, robiłem jedną pozę, brzuch zaciągałem i następną pozę. No i nie wracało, pamiętałem, że trzeba go wcisnąć po prostu. I też nie męczyło cię aż tak? Nie, no normalnie, wiesz, tam zero kombinowania. Miałem to przez 12 czy 15 tygodni, robiłem to codziennie. To tam te kilka sekund wciągnięcie brzucha, to nie było nic jakiegoś tam ciężkiego. No, i to jest dobrze. Na pewno teraz nie robię tego, nie? Bo no, przy takim, gdzie jestem gruby, to mi się nie chce, nie? Ale wiem, że na pewno zaczynam prep od razu, pierwszy co do samego rana, codziennie tak, wakum. Dokładnie. Ja mam to samo teraz ubranie. Tylko zaczynam prepa od nowego roku i od razu zaczynam pozować. Pozować też, no to... No, jak to jest pozowanie, nie mam problemu, ale chodzi, wiesz co bardziej, mi te układy dowolne. Ja tak zawsze odkładam, później chodzi na to, że i tak idzie spontan, a na scenie później to widać, ten twój spontan. No tak, to bo tak, to jak oczywiście. Wychodzi na przykład przed tobą gość, który szpagaty wali, ukręca się, tańczy, tak jak ja miałem tego Tio Legalier, nie? No gość, kurwa, szpagaty i ty wychodzisz. I cisza, nie? I ludzie tak patrzą po jednym, ale, było show, a teraz nagle... Ale generalnie, że chodzi o układy na Olimpii, w ciężkiej, to były takie klasyczne, nie? Nikt tam jakoś tak nie szokował jakimiś tańcami, bo upadł. Wiesz, bo zostawią to classic physique, no. Nie? Oni tam mają pole do popisu w tych pozach, nie? Mają sporo tych poz, więcej ich się uczą. No ale przechodząc też do classic physique, że tą Olimpię już tak zakończyć, no to dwa akcenty polskie. No, dla mnie pierwszy, no to trzeba Karola wyróżnić. No. Jak znacie Karola? Ty miałeś film, nagrywałeś z nim film, bo widziałem, nawet wrzucałeś. Ja uwielbiam Karola za te jego teksty. Wiesz, gość potrafi się żartować, nie? I mówi do mnie, następny raz zrobimy nogi. No. Także ja w końcu teraz muszę się z nim spotkać i zrobić z nim nogi, nie? No. Żeby to nie było, że to ja jestem jakiś tutaj, gadam jakieś głupoty, nie? I no nie, no ja znam Karola, wiem, że nie. Ale Karol sam zawsze podkręca takie dowcipy, nie?
Nie, no świetny gość tak naprawdę i widać, że no... Zasłużył. Kasy trochę przycisnął. Należy mu się, ale zajebiście. Niech trochę... Ale nie wiem, czy widzieliście gdzieś przebitkę, żeby wyjechać, coś tam mówił, że na auto sprzeda. No to teraz... Tak. Aha, to nie wiedziałem. A miał ten swój samochód, bo nie miał. Trochę zawsze. Nie miał kasy. Grzebie te samochody, tak że dobrze. No, no ale teraz będzie miało. Ale szacun za to, że zbiórki nie zrobił. No. No ale jego życiem to jest siłownia i fajnie, że mu się udało iść jeszcze za pierwszym podejściem. Rewelacja. Należało się. No mistrza odcisnął. No, mamy swój polski akcent i to aż wiesz, gdzieś tam łezka w oku się kręci i serce raduje, jak widzisz gdzieś tam rodaka, który naprawdę jest, że tak powiem, sztosem. No to myślę, że tu z całego ramienia firmy gratulujemy. A Damian Kufel? Dla mnie? Kurwa, rewelacja. Trzecie porównanie. Jak na debiut na Olimpii, gdzie... Bo 36, 7, 8 Tak, na prawie 40 chłopa. To już tam pomijajmy dokładnie. Ale no, biorąc pod uwagę też to, że to był jego pierwszy występ w Stanach. Sędziowie go nie znają, nie oblatał się, nie postartował tam na zawodach. Moim zdaniem szacun trzecie porównanie, jak zrobi troszeczkę lepsze turnę w przyszłym roku gdzieś tam po Stanach, żeby jednak sędziowie zwrócili na niego uwagę i zobaczyli go. Bo to, wiecie... Bardzo dużo ludzi, my mieliśmy okazję sędziować, bardzo dużo ludzi nie ma zielonego pojęcia, jak wchodzi 40 chłopa podobnych, o, na takim poziomie, to jak nie jesteś znany, nie jesteś znany, czy nie wyróżniłeś się czymś wcześniej, albo nie jesteś naprawdę fenomenalny, to można to przeoczyć, nie? Także trzecie porównanie dla mnie ogromny sukces, nie? To trzy akcenty polskie były jeszcze, że trzeci był. Dokładnie. A w ogóle Urs rozmawia po polsku, czy nie? Troszeczkę gada. Tak? Nie, tak trochę kaleczy. No nie, jeszcze Piotrek Górecki. Gada. A Piotrek Górecki, to cztery akcenty faktycznie, no. Jeszcze Piotrek Górecki. Coraz więcej tych ludzi tam. Kobiet teraz nie było, nasze kobiety tam też przyjeżdżały, nie? No. Trzymamy kciuki, żeby no, gdzieś tam nasze kobitki też pokazały, nie? No ale tu Damian Kufel chyba jednak najbardziej obiecujący, jeżeli chodzi o te następne. No bo jak już to był 15, tylko można tam się bliżej do tej dziesiątki popychać. Tak, pewnie, że tak. Tym bardziej, że pierwszy strzał. Rewelka. Dla mnie szacun i oby jak najlepiej było, nie? Dobra, do Olimpii coś jeszcze chcieliście dodać? Chyba już mieliśmy tak pokrótce, no bo gadać bym mógł godzinę dłużej. Z tego, dłużej, co słyszałem, to wraca do Vegas, nie? Nie wiem. Słyszałem. Już. Znaczy gdzieś tam przeczytałem, że prawdopodobnie będzie Vegas. Jednoroczny epizod? Tak, Orlando? Tak, oni zmieniają tak sobie, bo to Orlando było wtedy w pandemii chyba. I oni tam po prostu powrócili, cholera wie, może jakiś kontrakt mieli czy coś w tym stylu, na ileś tam rozegranie, wiesz, iluś imprez, ale z tego co słyszałem, z tego co gdzieś przeczytałem, to ma być za 11 miesięcy w Vegas, czyli nawet wcześniej. No to lepiej brzmi zawsze, nie? No, dokładnie. Dobra, no a propos Vegas, ty też trochę pozwiedzałeś. Mnie najbardziej co ciekawi to twoje tournée, co miałeś z Kevinem Levronem w Napalmie, bo to taki trochę egzotyczny wyjazd. No, w Nepalu, tak. No i jak Napalm, ty to widzisz? Napalm, Nepal. Ale wiesz, że dużo naprawdę tam tubylców myliło nazwę? Napalm, bo to jest Nepal, oni tam mówią po swojemu Nepali. I to był Napalm, Nepali. I tak, kurde, już się kręciło. No, może się już masz na koszulce nazwę? Tak. Dokładnie. Nepal. No, ale no wyjazd, kurczę, no niesamowity tak naprawdę. Ja szczerze, w pierwszego dnia to po prostu wpadłem w jeden wielki szok. Bo nie spodziewałem się, jaka tam bieda panuje i jak to wszystko wygląda. My w Europie naprawdę nie doceniamy tego, co mamy i żyjemy sobie jak królowie. Tam, co się dzieje, no to czapki z górze, ludzie naprawdę mają chęć do życia w takich warunkach. Bardziej tam był kataklizm, nie? Kilka lat temu. Tak, to trzęsienie ziemi, oni się cały czas podnoszą po tym. Jak ja byłem zwiedzać świątynię, to tam dalej popękane te różne budynki, czy tam jakieś... Elewacje. Nie? Tak, dokładnie. I cały czas remontowane, nie? Po tym. Tam zginęło bardzo dużo ludzi, z tego co pamiętam, chyba w tysiącach. No ale miałeś tam przyjemność oprócz samego turnieju i promowania z Kevinem marki Fitness Authority, no to jeszcze widzieliście tam zawody, nie? No dokładnie, i... no. Rozdawaliśmy nagrody i gdzieś tam byliśmy gośćmi specjalnymi na tych zawodach, bo no mówię, mnie też za każdym razem szokuje po prostu to, jak gdzieś wyjeżdżam w tamte rejony,
czy to mówię Indie, Nepal, czy tutaj Bliski Wschód, to jakie oni mają podejście do tych kulturystów, do wielkich ludzi, jak ktoś tam widzi, no mówię, chłopa, który ma powyżej 50 w bicepsie, nie ma życia. Ja nie przechodziłem 100 metrów i 20 osób sobie robiło ze mną zdjęcia, tak? To generalny szok. Wszyscy usługują ci, wszyscy... Boją może. Tak, wszyscy kłaniają się. No to generalnie tak naprawdę jesteś gościem narodowym dla nich, nie? Już zaczęło się w ogóle śmieszna akcja, jak wylądowałem na lotnisku. Ja mówię, stoję w tej kolejce gdzieś tam do odprawy, gdzieś tam, żeby przejść odprawę celną. No i wiecie, taki zmieszany pierwszy raz w takim obcym, wiesz, kraju, w takim egzotycznym. I podlatuje do mnie chłop. I macha rękoma i w ogóle... Nie no, jakaś kontrola. Kontrola osobista, zaraz gdzieś zabierze czy coś. Słuchajcie, przeprowadzili mnie boczne wejście. Byłem normalnie jak taki VIP przeprowadzony przez lotnisko. No szok. Dla mnie, ja byłem zesrany, szok mnie zabiera jakąś kontrolę. A tam po prostu byłem kogoś koronowy bez kolejki, wach. I tyle, nie? Także no, naprawdę niesamowite przeżycie. A zawody? No poziom do naszego europejskiego. Wiesz, dla mnie w ogóle, jak tu powiedziesz, że tam zawody są, no bo dobra, suplementy ktoś chce tam kupić, no to dla mnie to już było dziwne, że dziwny kierunek. To jak ty mi pokazywałeś zdjęcia, co mam nadzieję, że tu coś powrzucamy, no i plus jeszcze zawody, no to już w ogóle, no, skąd oni tam mają siłownię, nie? W ogóle skąd tam ćwiczą? Siłownie były akurat takie, gdzieś tam w hotelu, w którym mieszkaliśmy, no to hotel był naprawdę, że tak powiem, luksusowy, tak? Bo oni bardzo żyją z tej turystyki, z himalajistów i to był hotel taki naprawdę na wypasie. Więc tam siłownia też była okej, nie? Jak na siłownię hotelową, nawet nagrywałem tam jakiś live z Kevinem Lewronem. Naprawdę szacun, że taka siłownia w hotelu, nie? Ale gdzieś tam jak zebrali mnie na taką okoliczną siłownię, gdzieś tam, żeby potrenować z tymi zawodnikami, co mieli dopiero co zaraz start, szok. Już pomijając zawodników, no bo jakiś super form nie mieli i w ogóle, nawet gdzieś tam może pokażemy tutaj fajne zdjęcia, bo mam gdzieś tam na telefonie, ale to jaka była widownia, ile tam ludzi się zebrało. Słuchajcie, jak oni wrzawę robili, jak ci kulturyści wychodzili na scenę, to normalnie doping jak na meczu koszykówki czy coś w tym stylu, nie? Także no, naprawdę widać, że oni tam próbują tym żyć i dla nich to jest jakieś takie... Nie wiem, no może sport narodowy, coś w tym stylu, gdzieś tak bym to nazwał, nie? Albo odskocznie od tej biedy. Odskocznie, no właśnie, rozrywka, nie? Tak, tak, ale mówię, ale no tam szczerze, no nie widziałem żadnych stadionów piłkarskich, czy hal, koszykówki, czy czegoś tego typu rzeczy. No nie pytałem, szczerze powiedziawszy, ale naprawdę widać, że oni tam żyją taką kulturystyką, nie? Dlatego mówię, jak widzą jakiegoś dużego gościa, jak... Szczerze, no, trener na siłowni tam właśnie w tym hotelu mi opowiadał, że tylko raz w historii Nepalu był u nich taki duży kulturysta i to on powiedział, to był chyba, nie, Kai Green na pewno, nie? Nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale tylko był, bo miał postój w podróży, tak? Na jakieś 1-2 dni, a tak to nigdy w życiu nie odwiedził ich taki duży człowiek jak ja. Pierwszy raz, żeśmy się widzieli. No. Słuchajcie, no taka abstrakcja, nie? No, zszedł Yeti z tego. Tak, z Himalajów. Dlatego mi się bali, to ci wylotnisko. Nie, naprawdę, naprawdę. My sobie tego tak się śmiejemy, nie wyobrażamy, ale macie przykład, jak kupowałem mojej Asi jakieś sweterki, tak, rozmiarówka, jak sprawdzaliśmy centymetrem sweterek, tak, jak moja Asia nosi XS-ki tutaj, to tam wybieraliśmy MKL-ki. Tam są tacy mali ludzie. Ja się czułem wysoki. No. Dobra, coś jeszcze z tego turnieju byś chciał do tam, kurczę, bo to można było opowiadać. Godzinami no, mógłbym opowiadać, naprawdę. No jeszcze takie pierwsze ciekawostki zarzuciłeś. No ja będę musiał cię zaprosić samego, będę chciał te wszystkie twoje wojaże, ale myślę, że poczekamy, bo tutaj mała zapowiedź. Śmigacie do Dubaju, no to myślę, że wtedy się zgadamy i podsumujemy Dubaj. Cały. Bo będziemy również no, na Pradze, będziemy w Sztokholmie na Fit Festiwalu, także jeszcze do końca roku mamy 3 wyjazdy. No ale Dubaj to taki... No właśnie, Dubaj, no tak. Jedziemy na tydzień jedziemy też z operatorem po to właśnie, żeby kręcić materiały. Chłopaki z Dubaju. Chłopaki, tak.
Dokładnie ten sam będzie ten sam operator. Ten sam operator będzie robił. Doda będzie z nami kręciła. Będą jachty. No, nie. Coś Marcin wspominał o jachcie. Może uda się. Będą sportowe fury, będzie też taki klimat siłowniany, bo treningi w tym osłabionym Gnosie. Gnosie, tak. No. Największa siłownia, na jakiej byłem, i szczerze, sprzęt jest tak... Może się rozwijać, nie? Tak, no. Z ciekawostki powiem, że jak jest sala na nogi, no bo tam po prostu, że tak powiem, na każdą partię jest jedna sala, załóżmy, i to jest wielkości takiej u nas normalnej siłowni, to jedna sala, tam wiecie, jest 7 takich sal, naliczyłem 9 maszyn na same wyprosty, 9 różnych, tam z 10 do przysiadów, z 10 do uginania, wszystkiego po 10, z każdej innej firmy, która ci pasuje, która lepsza, na wolne obciążenie, na stosy. Szok po prostu, nie? Trzeba by tam chodzić cały czas. Może przynajmniej dwa razy dziennie trening zrobić, żeby za ten tydzień i za kolejny jeszcze. Za kolejny jeszcze. Dwa programy treningowe. Nie, ale też planujemy dużo nagrywek z tego właśnie wyjazdu, także miejmy nadzieję, że wszystko uda się zrealizować, bo to wiadomo, gdzieś tam czasami źle wychodzi za granicą, bo to różnie bywa. A to się sprzęt popsuje, a to coś tam. Miejmy nadzieję, że operator będzie. Miejmy nadzieję, że będzie ogarnięty operator i będzie jak najwięcej materiału z tego wyjazdu. Myślę, że go dopilnujecie. No. Dobra, no to trzeba tu zarzucić, że ludzie śledzili kanał, no bo na pewno to będzie tak. Nie lada gratko oglądać. No a propos nagrywek, to Mariusz, ja widziałem na Instagramie, podrzuciłeś, wraca stara seria. Tak, jakoś tak się... Ty też się trochę postarzałeś, tak, no, ale zapał wtedy, jest. Wtedy miałem 17 lat, teraz 19 i w końcu już ruszam dalej. Tak jakoś był ten temat już wielokrotnie poruszany i miałem w planach tą serię Superstar, czyli wiesz, top of the top. I żeby ruszyć z tym turbokoksem znowu, ale jakoś tak cały czas nie mogłem się do tego zebrać. I w końcu ostatnio, no nie wiem, coś mi tak ruszyło, robię to. No chce mi się to po prostu zrobić. Jakoś tak trochę się zasiedziałem może i też może z nudów, żeby trochę pojeździć po Polsce i zrobiłem tą ankietę, wypisałem zawodników, którzy mi przyszli do głowy, takich chciałem zrobić znanych i takich topowych. No, Marcina nie wpisałem, bo miałem mu wytłumaczyć, bo pewnie zastanawiał się, czemu go nie ma. My kręcimy codziennie prawie razem, no to po co ty jesteś potrzebny do Turbokoksa, nie? No, z tobą to ja mam, teamu, nie? No, z tobą to ja mam tych filmów, wiesz. Znowu powiedzą, a to jest to samo co zawsze, nie? Dlatego ciebie tam wpisałem. Dzięki, że wyjaśniłeś, bo się martwić. Wiedziałem, że tak trzeba będzie podjąć ten temat. No. I chcę zrobić top of the top i tak śmiesznie, bo w tej ankiecie ująłem zawodników, a wcześniej zapytałem ludzi, kogo by chcieli zobaczyć, nie? No to jak mówię top of the top, no to moim zdaniem to są zawodnicy, którzy są jacyś brylujący. Jacyś, którzy są na szczytach, a ktoś tam pisze, weź tego i tego zawodnika, bo strasznie jest na nim teraz cicho. No to ja mam kogoś teraz, mam wypromować się tego zawodnika, żeby było im głośno. To chodzi o to, że to ma być program, gdzie superstar jest. Może starość będziesz promotorem. Promotorem. Albo ktoś mi pisze, że Sibuma zaprosił. I mówię, tak, już Sibu z 40 bajek followersów do Białego Stoku przyjeżdża na trening do Tomczuka, nie? Turbokoksa będziemy kręcić. Ale mam pomysł. Nie wiem, może to... w Dubaju uda się kogoś wyhaczyć. Ale nie, wiesz kogo chcę wyhaczyć, ale chciałem też prywatnie napisać do niego. Właśnie do Ursa. No to, jak najbardziej. On mieszka w Berlinie, jest blisko, nie? Pogadam z nim na Pradze. To by był top, a może będzie akurat z tym. Też w Dubaju za tydzień. Na pewno startuje na Pradze. On tam właśnie robił Instastory, czemu właśnie startuje na Pradze, bo go wszyscy zaczęli wypytywać, tak? No i on... Tak super szczerze z łezką w oku powiedział, że ma bardzo chorego ojca, który nigdy w życiu nie widział, jak on stoi na deskach. No i chce blisko. Tak, i chce blisko wystartować, bo z Niemiec przyjedzie po prostu do Pragi, żeby go zobaczyć na scenie, nie? To jest, że czyli ojciec jest Polakiem, tak? Czy to jakieś dalsze korzenie są? Właśnie, i dlatego chcę do niego napisać i mu wytłumaczyć, że w Polsce ma wielu fanów. I chcemy poznać jego historię w ogóle, nie? Tak, nie ma problemu, on często bywa w Polsce. Ja wiem, ale to nie chodzi o to, ja do niego pojadę nawet tam do Berlina. Chodzi o to, żeby wiesz, on się zgodził i chciał pokazać, o co chodzi, kim on jest, skąd on się wziął i skąd taki fenomen tego człowieka. To by było fajne, bo ja akurat nic o nim nie wiem. Ja nic o nim nie wiem, nie? Tam ja obserwuję śledzę to trochę. Ale to obserwujesz, ale to tak nie jest też prywaty jakiś tam, dlaczego, nie wiesz, czy to ojciec jest od strony ojca, dlaczego mieszka w Niemczech, dlaczego czuje się Polakiem, wiesz, to fajne pytania, nie?
i fajne mogłoby być fajny film. Spokojnie, zrobimy ci zajawkę. No nie, ja sam nie napiszę, mu wyjaśnię o co chodzi, trochę go podkręcę, wiesz, podbajeruję, ego podbijemy, nie, powiemy many fans from Poland. Akurat za tydzień na Pradze go będziemy mieli okazję spotkać, więc... No ale mam nadzieję, że gada po polsku, bo ja nie jestem taki obgadany tak kamerą po angielsku, tak jak, powiem, jak parę killer, nie? Kaleczy po gorzej niemieckież. No po niemiecku powiem, ma już just only German, no i tyle, nie? Ja pamiętam, jak do niego podszedłem, jak byliśmy w Viprumie na FIBO, i on tak podchodzi do mnie i zaczyna po niemiecku gadać. No, I'm from Poland. Kurwa. Już nie wiem, mam nadzieję, że on zna więcej słów, a nie tylko będziemy... Już nie wiesz, w jakim języku mam gadać, nie? Mówię, że zna to trochę więcej niż tylko te słowa na kanie. Tak. Ale też są ważne. Też, no. Na treningu się przydaje. Słowo. No, a propos tego, widzieliście, jak z Sibumem robi trening. Nie widzieliście? To było chyba z rok temu. Przyjechał, czy albo gdzieś tam z pół roku temu. Przyjechał do Sibuma na trening i Sibum ciska bareczki. Jakieś tam, wiesz, cztery talerze zarzucone. Urs siada i... I od razu widać, że Polak. Ale pod jest koniecznie. Nie, naprawdę. Czyli już kroczkami do Sibuma dojdziesz. No, ale ktoś, ale słuchajcie, ktoś napisał tak. Ja napisałem tak, już na pewno Sibum przyleci do Polski. A gość napisał, nie takie rzeczy Tadek załatwia. No nie takich zawodników. No, nie takie rzeczy Tadek załatwia. Ja mówię, kurde, w sumie ma rację, no. I gość mnie zaskoczył. No, w tej stajni, co trenowaliśmy i wy później jeszcze dogrywaliście treningi, no to... Trzeba powiedzieć, że to jest fenomen na skalę światową. No, tak, dokładnie. W takim miejscu, nie? To jest słaby. Jeszcze niech ktoś tam przejedzie się autem pod tą stajnię, nie? Offroad. No, offroad. Ja na szczęście bez Marcina przyjechałem. Tak. Nie musiałem swoich fajnych męczyć. Swoich to byś nie dojechał w ogóle. No, tych wertepach, no, tak. Dobra, to kto wygrał tą ankietę? Kufel. Kufel. Tak. Najwięcej, znaczy w sensie... To co, bo wiesz, ja uzestawiłem tą grupę zawodników, nie? Damiana, Radka, Burnejkę i kto tam jeszcze był? I Karol Milewski, nie? To tam gruba konkurencja była, ale to nie chodziło o to, żeby oni między sobą rywalizowali, tylko chodziło o to, żeby każdy wybrał swojego faworyta, to były przypadkowe zupełnie zestawienia. Tylko to, co mi się przypominało, to wysyłałem. To wysłałem, ale chodzi mi o to moje pytanie, kogo chcielibyście zobaczyć? No to wtedy, no akurat tam Damian brylował najbardziej. No to jego dużo, no ale widać teraz jest jego czas, bo jest Olimpia, jest forma zajebista, no to dlatego się kręci, nie? Dokładnie, no. No to jego czas. No jego czas, dlatego teraz dużo ludzi go śledzi, dużo ludzi go wskazało jako gościa, którego chcę zobaczyć. Już z nim gadałem zresztą, więc ja już praktycznie jestem z nim dogadany. Fajnie, że chodzi po Olimpii, bo też opowiedz swoje wrażenia, nie? No ale to wiesz, to nagranie będzie dopiero jak my wrócimy z Dubaju, więc to przełom grudnia, że już będzie dawało. Miesiąc czy dwa miesiące po Olimpii to i tak jest na świeżo. Na świeżo po Olimpii. Ale ty musisz z nim zrobić nogi, co cię prosi. Tak, bo jeden gość mnie wkurwił, bo napisał do mnie tak. Musisz zrobić trening, powtórz trening z Kuflem i z Czechowiczem, bo z maszyny spierdoliłeś. No, myślę, o kurwa, wszedł na psychę dobrze, no. No to dobra, to zrobię to. No a teraz mam często tak, wiecie, jak na przykład trenuję i no nie wiem, co mam tak w głowie, ale mam pewne momenty takie, że robię, no nie wiem, no jakieś uginanie, wyprostowanie czy coś i już czuję, że już głowa mówi, dobra, Maniek, starczy, bo już zaczęła boleć, a ja sobie myślę, ale Kufel zrobiłby jeszcze 5. I kurczę, naprawdę nie wiem, jak mam moc, a naprawdę nie jest żadne bajer, tylko tak sam w głowie tak mam. Jakbyś tak umyśl, że Kufel by zrobił i ja myślę, kurczę, to dalej jeszcze robię, nie? I patrzę, zrobiłem, znaczy miałem 10 już chciał rzucać, zrobiłem 15, myślę, no, teraz jest okej. Nie wiem, motywacji. No, motywacja. Musi być kufer. Kufer musi być pełny z browarkiem. No pomijając, wiesz, wynik sportowy Karola, no to Damian jest faktycznie teraz w prime swoim. Tak, tak. No to chyba się nawet należy. Ale ja bym drugiego, bym tam Szymona Ładę gdzieś widział, bo zarzucił temat, że zmienia federację. To... Już Szymon też jest dogadany. Wiesz, to jest parę osób takich, które ja bez ankiety i tak bym wybrał, bo to są dla mnie topowi zawodnicy. Jak Olej, Radek, Damian, Karol i na przykład Szymon. To są osoby, które 100% będą. To ja nie muszę pytać ludzi, czy chcą ich obejrzeć, a sami ich po prostu. Ale nie mi chodzi, wiesz, no tutaj taki news, wiesz. No tak, tak, no to też będzie dobry temat. Akurat na przełomie, przed prepem będzie pewnie. On już chyba ten, rok temu mówił.
No nie mówię, ale teraz to robią. Nie trzeba zmotywować, a zajadę już odpowiednio z tym zagadam, żeby był zmotywowany. Dokładnie. Powiem, kufel by wystartował. Ty nie wystartowałeś? Trzeba tu też poić to. Dokładnie. Ale by the way, w przyszłym roku te regionalsy mogą być bardzo dobre, bo jak wystąpi Łada i wystąpi Zagór na jednych zawodach, to muszą tak rozplanować, żeby nie jechać na jedny pro qualifier, bo karta będzie... A wiesz co, ja bym właśnie tego chciał, żeby się zjechali wszyscy. Nie no, wszyscy. Nie, żeby wszyscy się zjechali. No ale to wtedy wiesz, ja najpierw ja do nich nie podjeżdżam, ale najpierw mówię, to ja omijam te zawody, a szczerze, no to przecież ja będę miał zdjęcie, pamiątkę do tego. No tak, tak, fajny zawód, na pewno też musiał na nich wystartować. A co nawet, jeżeli Szymon będzie drugi, to co, ja nie wiem, to jest jakaś ujma? Nie. Ja się tam przygotowuję, zobaczymy. No, ale chodzi o to, że wiesz, jeden i drugi z pewniakiem do karty, nie? No tak. To jeden czy pierwszy, czy drugie, po prostu. Czy pierwszy, czy drugie regionalsy. Czy może pierwszy raz w historii dwie dadzą po prostu, nie? No. Musieliby w tej samej kategorii, to na nasionalsach stanę dalej. Albo trzy karty w kategorii. No bo spodykowcom odebrać tam jednego mnie. Panowie, moglibyśmy gadać i gadać, no ale to miał być rzeczowy podcast. Ja wam dziękuję bardzo, że się zjawiliście. Mam nadzieję, że was wyrwę później pojedynkę i trochę dłużej pogadamy. Ale tutaj się nie biliście, nie przekrzykiwaliście, no to... No tam trochę to zdanie o Olimpii było podzielone. Zaraz zrobimy to wielkie Fame MMA. Tak. Kimura na szyję. No. Dobra, dziękuję wam bardzo. Dzięki. I do zobaczenia następnym razem. Pozdro, do zobaczenia.